Przyjaciele, ja mam dla was dwa świadectwa. Ja mam na imię Małgosia, jakby ktoś nie wiedział. Chcę wam powiedzieć, pierwsze świadectwo jest takie, że od jakiegoś czasu rozmyślałam o pewnej siostrze, która była z nami tutaj w zborze parę lat i już jej nie ma. I te myśli mi napływały o niej. I wiecie, to były takie bardzo miłosne myśli, ponieważ bardzo kocham tą osobę. I nie chcę tutaj wymieniać imienia, bo nie mam zgody też tej osoby, że tak powiem, a po prostu mówię o sobie i o moich gdzieś tam przeżyciach z Bogiem i w ogóle doświadczaniu Bożej miłości i tym, czym ona jest względem w ogóle innych osób. I byłam sobie z Natanem u siebie tam, gdzie mieszkam, na placu zabaw i nagle słyszę, jak ktoś mówi: Gosia, to jest Gosia, Gosia. I wiecie, ja się tak odwracam, ja patrzę, a idzie parę osób, które były u nas w kościele i wśród tych osób była też ona. I wiecie, jak ja ją zobaczyłam, ja się bardzo cieszyłam w swoim sercu. Po prostu ja całą sobą się cieszyłam. Ja nie umiałam tego zatrzymać. Po prostu ja wręcz prawie skakałam. Ja byłam, że myślałam, po prostu nie wiem, co oni myśleli, ale oni na mnie patrzyli i po prostu byli w szoku. Bo to była taka radość po prostu, że ja ją dotykałam, jakbym po prostu z choinki się urwała. W ogóle żyjesz, jesteś, jakbym ją wskrzesiła, nie? I w ogóle, słuchajcie, staliśmy tam z 40 minut w ogóle. Oni się jeszcze śmieli, bo ja byłam, mówię, ty jesteś synem na placu zabaw, a masz głośnik ze sobą, a Gosia zawsze na służbie. A ja mówię, no to też można głosić, wiecie, nie? I tak zaczęliśmy się śmiać. I powiem wam, że zaczęłam opowiadać im świadectwa w ogóle mojego życia w ogóle z Bogiem, to co przeżywam, jak żyję i tak dalej. I oni zaczęli się dzielić ze mną. Był to niesamowity, słuchajcie, czas. W ogóle nie rozmawialiśmy o kościołach, w jakim oni są kościele. Oni wiedzą, że ja jestem tutaj. Ale to był niesamowity czas. Słuchajcie, to się tak zakończyło, że poszliśmy razem na kawę. Wspólnie pomodliliśmy się o siebie, pobłogosławiliśmy się słowem. Bo jesteśmy rodziną z jednego ducha. I wam powiem dalej, co się stało. I ja jak wracałam całą drogę, modliłam się na językach i płakałam. Po tym spotkaniu i powiedziałam: Boże, dziękuję ci, że spełniłeś pragnienie mojego serca, że ja ją spotkałam tam i że ona jest szczęśliwa, że układa się jej w małżeństwie, że oni wszyscy są szczęśliwi. I podziękowałam Bogu, uwielbiłam za to Boga. I słuchajcie, minęło parę dni i dzwoni do mnie telefon i zadzwonił mąż tej siostry i powiedział do mnie: słuchaj Małgosia, chłopak jest na intensywnej terapii, czy nie chciałabyś ze mną pojechać się pomodlić o niego, bo jest w stanie krytycznym. A ja za 20 minut miałam wyjechać na majówkę nad morze. I pierwsza taka myśl, mówię, no jadę, zostawiam wszystko, ale tu jestem umówiona i mówię, wiesz co, pomódlmy się w modlitwie zgody o tego chłopaka. I ja mówię, i on zostaje tam uzdrowiony. On mówi, dobra, pomodlimy się, ja i tak pojadę, położę ręce. Okej, i pomodliliśmy się w modlitwie zgody. I wiecie, on pojechał i zadzwonił do mnie za 40 minut, ja już jechałam na tą majówkę i mówi, Gosia żyje. Także chwała ci Jezus, w ogóle... Bóg podczas tego spotkania z tymi ludźmi powiedział do mnie, że wy wszyscy jesteście miłością. Także to było takie piękne.